Witam Państwa z Wrocławia. Jest 26 czerwca 2015 roku. Mówi Beata Andreja z Wrocławia. Komentujemy obrady Senatu, które zakończyły się 77. posiedzenie Senatu, bo wiecie Państwo, ja chcę startować w wyborach parlamentarnych na jesień do Senatu. Ogłosiłam to publicznie na neon24.pl, który bardzo Państwu polecam. W tym poście, bo jestem blogerem od jakiegoś czasu na tym Forum Polaków, w poście Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Religijne wojny w Europie. I tutaj powiększymy, żeby dobrze było widać. Beata Andrejas, magister prawa, mediator, legalista. Legalista, legalizm w prawie nie jest już nauczany na uczelniach, na wydziałach prawa w Polsce, z czego bardzo szkoda, że tak jest, że się polscy prawnicy nie zajmują tą gałęzią, bo legalizm w okresie międzywojennym i po wojnie był bardzo ważny, bo przywrócenie, czyli restytucja państwowości polskiej po 123 latach z małą przerwą na Księstwo Warszawskie było bardzo priorytetywną, no kardynalną racją stanu Polski. I działają tu siły antypolskie, które właśnie likwidują na uczelniach polskich, na wydziałach prawa, legalizm. A mediacja to jest nowoczesna nazwa. Napisałam pracę magisterską, kończąc prawo tu we Wrocławiu, na Uniwersytecie Wrocławskim, właśnie pracę magisterską na temat mediacji cywilnej w procesach cywilnych. Więc byłam posłem ziemi wrocławskiej na Sejm walny 18 kwietnia 2015 roku, który odbył się w Kętach. Byłam posłem ziemi wrocławskiej na Sejm walny, który odbył się 22 maja w Trzebnicy, a w tych wyborach, które po wakacjach będą, chciałabym kandydować z jednomandatowego okręgu wyborczego Wrocław Południe na senatora ziemi wrocławskiej. Czy to się uda? Będziemy monitorować. Tymczasem obserwuję Senat, bo przygotowuję się do kampanii i do pracy w Senacie. I obserwuję posiedzenia. Widzimy Senatu i Sejmu także. Widzimy przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jana Dworaka, który dawno powinien ustąpić, podać się do dymisji jako organ konstytucyjny. Jan Dworak, odpowiedzialny za tragedię Telewizji Trwam, która starała się kilka lat o koncesję, ma czelność tu występować w Senacie. I zobaczmy, o czym on tutaj raportował. O czym on tutaj kłamał, można powiedzieć, bo nic dobrego ten człowiek dla Polski nie zrobił, wręcz przeciwnie. Zobaczmy bieżące transmisje. Nie ma w tej chwili żadnej transmisji. Retransmisje w związku z tym. Zobaczmy, co tu się działo w tym tygodniu w Senacie, bo jest piątek, szabas goje już pojechały na świętować szabas.
77. posiedzenie Senatu wczoraj się zakończyło. Część trzecia. Komisja Kultury i Środków Przekazu była także w czwartek. Komisja Kultury i Środków Przekazu i tu prawdopodobnie właśnie tego Dworaka zobaczymy. Komisja Samorządu Terytorialnego. Kolejna posiedzenie, część druga. Kolejna Komisja Gospodarki Narodowej, także w czwartek. Pierwsza część posiedzenia Senatu. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, czyli tu mamy kilka pozycji. Zabrałoby to nam kilka godzin, żeby nagrać obrady tych komisji i tych posiedzeń. Oczywiście tyle czasu nie mamy, ale to, co tu jest, co wynika i tu wnioskowanie trzeba użyć. Prawnicy wiedzą, o co we wnioskowaniu chodzi. Więc 24 było także część posiedzenia z tego, bo oni nazywają to posiedzenie 77, ono trwało kilka dni. Bo muszą bardzo dużo ustaw, które Sejm uchwalił 23, przypomnę, to jest ta różnica między 593 a 610, 23 ustawy muszą przepchać przez Senat w ciągu kilku tygodni. I dlatego będzie tutaj bardzo dużo komisji i bardzo dużo bzdur mówionych, bo te, jak te komisje przebiegają, już pokazywałam, jest po prostu farsa. Komisja Ustawodawcza 24. Zobaczmy, co, jaką ustawę tutaj i jak to tutaj się zadziewa. Komisja Ustawodawcza. Wielkie ajwaj Senatu. Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej. Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego i podjęcie decyzji, czy należy je realizować, wykonywać. Proszę bardzo, Komisja Ustawodawcza, numer 395, ze środy 24 czerwca. Ile tu ich siedzi? 1, 2, 3, 4, pani tu czeka na gazetę. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ale... Jest pan minister i pewnie osoba towarzysząca, jakaś prawnik pewnie. Listy gości. O, lista gości jest długa, tak? Więc to jest, proszę państwa, Komisja Ustawodawcza. Ile tutaj jest osób? Ile tu jest senatorów? I ci ludzie przedstawiciel biura generalnego inspektora uchwalają, osobowy specjalista departamentu, przegłosowują pan Tomasz Głuszczyk, rekomendacje komisji, które później są ogłaszane w Senacie i Sejm praktycznie przepycha to arytmetycznie. Minister Szkolnictwa Struktury, pan Michał Leszczyński. Bo Platforma Obywatelska ma 60 kilku senatorów ze 100. Czyli po prostu ma taką większość, że jest w stanie przepchać wszystko. Wszystko, proszę państwa. Również to, że ślimak jest rybą, czy banan jest prosty. Albo, co jest bardzo niebezpieczne, stan wojny i pokoju, bo tak się zadziało w III RP, że oddano tą władzę o... Ale nie wpisała się pani Elżbieta Mianowska. Bardzo proszę o wojnie i pokoju w kompetencje Sejmu i Senatu. Pan legislator, pan doktor Jarentowski, który... Pan doktor Jarentowski jest tutaj legislator, proszę bardzo. Że tak powiem, w sposób syntetyczny przedstawić istotę. No to posłuchajmy tego legislatora, bo ci legislatorzy, proszę państwa, stoją za tym wszystkim. W wyroku o sygnaturze K
K33 na 13 Trybunał orzekł o niezgodności kilku przepisów ustawy o systemie informacji. Aha, czyli oni się po prostu tym śmieciami swoimi zajmują. Siedzą tutaj i grzebią w swoich śmieciach, bo uchwalają buble prawne. Określenie przedmiotu rejestru medycznych. Już 610. Z przepisami konstytucji dotyczącym ochrony informacji. W jednej kadencji tego parlamentu. Podstawy wydawania rozporządzenia. A później się Trybunał Konstytucyjny tym zajmuje i przepycha kolejne buble, bo to potem nowelizacja musi iść kolejna, musi. W artykule 19 ust. 6 tej ustawy. Przepis artykułu 19 ust. 6 Trybunał Konstytucyjny. To tacy ludzie właśnie, tacy tu sędziowie. Ten z lewej, Hermeliński, jest obecnie przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Ten sędzia, szkolony w Luksemburgu. Sędzia, prokurator komunistyczny, bo jego biografię na jednym z filmów opracowywałam. Jest to osoba bardzo podejrzana. Jak zresztą wszyscy ci sędziowie komunistyczni, których o jedynie słusznej narodowości prawniczej. No tych bzdur tutaj nie musimy oglądać. Wrócimy do Dworaka. Więc on prawdopodobnie występował tutaj. Uuu, jaką tu mamy komisję? Kultury i środków przekazu. Proszę Państwa, mamy zgłoszony. Właśnie, co my tu mamy? Poprawkę przez senatora Skurkiewicza. Aha, senator Skurkiewicz, poprawkę. Akapit pierwszy. Ilu tu ich siedzi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trzeciej ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, dziennik ustaw. I proszę bardzo, oni grzebią tu w dziennikach ustaw, oni grzebią w... Odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku. Najpierw mam pytanie do pani legislator. Aha. Ma jakieś uwagi? Aha, czyli pani legislator, czyli jest tu tylko 6 senatorów. Proszę bardzo, słucham. Senator Lasecki. 7. Senatora Laseckiego nie widzimy. O, wchodzi pewnie kolejny senator. Kim są ci ludzie, proszę Państwa, że wolno im w imieniu rzekomo narodu polskiego tak Polskę niszczyć? Pisemny wniosek. Widocznie nie musi zgłosić. Pani legislator, tutaj nie ma. Wobec tego ja myślę, że wobec nie musi to na Rusi. No nie ma, to nic nie poradzimy. A w Polsce jak kto chce. Przystąpili do głosowania. Ale na pewno nie w tym Senacie. Czyli kto jest za odrzuceniem wniosku kto jest to oni są trzeźwi, trzeba by zadać także to pytanie i powyrzucać z sali wszystkich, którzy są pod wpływem alkoholu, tak samo jak odbiera się kierowcom prawo jazdy, tak samo się powinno za przyjście pod wpływem alkoholu w stanie wskazującym na spożycie, na obrady tych ludzi z pracy się powinno usunąć i z mocy kodeksu pracy w ogóle im postawić, po prostu zwolnić z pracy. Z działalności w roku 2014, czyli głosowanie może przebiegać w następujący sposób. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Aha, no pani legislator jak zwykle jest świetnie przygotowana, bo to prawniczki są takie... przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady. Jeżeli ktoś jest za złożonym wnioskiem, to jest za odrzuceniem. No widzimy, że tu przewodniczący komisji w ogóle sam nie wie, co będzie się działo. Gdyby nie pani legislator, to on by w ogóle nie wiedział, o co tutaj chodzi. Bo tak naprawdę to nie wiadomo, o co chodzi. Bo widziałam także komisje, na których się niektórzy senatorowie pytali, ale właściwie nad czym głosujemy? O, ten już zagłosował. Jest przeciw.
Aha, czyli ten jest w opozycji, bo ci są przeciw, a ten jest za. Tak stawiają te wnioski, że za, przeciw. Poparcia komisji. Poprawka nie uzyskała poparcia komisji. Dziękuję. A przypomnę, że senatorów PiS jest 30 paru i ponad 30, i gdyby to wszyscy przyszli, to byliby w stanie przegłosować, ale prawdopodobnie nie mogą, jeśli nie są zapisani do danej komisji. No ten regulamin Sejmu to też jest taka rzecz i Senatu, że prawo samo w sobie... Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu. Aha, czyli to są dwie komisje. Komisji Samorządu Terytorialnego. Bo tamta bardzo szybko się skończyła. Witam pana ministra Żuchowskiego. Ta trwa zaledwie też kilka minut, od 18.49 do 18.53. Ona trwa 4 minuty, proszę państwa. Połączone komisje Senatu, rozbieżne, dwóch komisji. Trwa 4 minuty. Jest prawdzie 5 poprawek wspólnych. Znowu poprawki. Różne i musimy się w tej chwili do nich wspólnie ustosunkować. Po prostu bubla prawnego nie da się poprawić. Kiedy oni to zrozumieją? Głosowania poszczególnych poprawek. Pierwsza poprawka w zestawieniu jest to poprawka przyjęta przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, polegająca na wykreśleniu punktów 4 i 5 w artykule 1. Przypomnę, że te... Tutaj widzimy w tej samej sukience pani legislator znowu siedzi. Prawdopodobnie jedyna osoba, która orientuje się. Ja to mówię w negatywnym pojęciu, dlatego że ci legislatorzy ponoszą odpowiedzialność za formowanie tych bubli prawnych. Ci ludzie oczywiście, którzy głosują także, bo to jest ich odpowiedzialność konstytucyjna. Oni składają przysięgę działania dla dobra narodu. Możemy zobaczyć, proszę państwa, jak przysięga posła i senatora wygląda. A tymczasem stoi zielone miasteczko pod KPRM-em. Sprostowałam tutaj, bo pomyliłam się. W 2014 stało miasteczko Sio bardzo długo, kilka miesięcy pod Sejmem. Natomiast w 2015 stoi zielone miasteczko protest rolników pod KPRM, czyli pod URM-em. Jak to czasami mówi Eugeniusz Sendecki, pan doktor, producent TV Narodowa. Przysięga senatora. W związku z czym przystępujemy do ślubowania. Głosowania poprawki, proszę bardzo. W której też następuje wykreślenie dwóch przepisów o powstanie i wysłuchanie roty ślubowania poselskiego. Rota ślubowania poselskiego. Uroczyście ślubuje rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności interesów państwa. I to ten starzec, który krew ma na rękach, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej. I jasne, i innych praw. I oni to wszyscy to ślubują. Jeszcze raz. Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Posiedzenie naszych komisji, licząc na to, że pan senator Świejkowski. Dziękuję. Wobec narodu. I ta cała banda to przysięga i za samą to krzywo przysięstwo ojczyzny i dobra obywateli. Przestrzegać powinno się ich pozamykać praw zakładów karnych. Jaką to suwerenność oni szczegli? Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Proszę o zajęcie miejsc.
zobaczmy trzecią część, ostatnią. Ile tu ich jest? Wznawiam obrady. Proszę senatorów, sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad. Ustawa o administracji podatkowej. Gdański Żyd Borusewicz, który latał podobno rządowym samolotem wyprowadzać psa w Gdańsku. Wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 919. Ma także krew na rękach. Persona non grata w Rosji. Persona non grata. Marszałek Senatu III RP jest persona non grata w Rosji. Nie tylko on zresztą, bo europoseł PiS Czarnecki także z Wrocławia. Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Jakie to, proszę Państwa, jest niebezpieczne w momencie przejmowania władzy przez żydoprawicę z PiS, kiedy Lech Kaczyński, nazwisku Kalkstein, zamiast negocjować z Rosją obniżkę cen gazu, które Polska ma najwyższe w Europie, poszedł na wojnę z Rosją. W jakiejś tam Gruzji. I czego można się spodziewać po PiS na czele z Dudą, który powołuje się przecież na cały czas na Kaczyńskiego. Cały czas na spadek. Ach, jednomyślnie. No nie chce mi się, proszę Państwa, no to jest tak żmudna praca, śledzić te bzdury, te buble prawne, to jest takie upokorzenie patrzeć na to, co ci ludzie w majestacie immunitetów. Na 71 za 48 nikt nie głosował przeciw, wstrzymały się 23 osoby, poprawka została przyjęta. Jakąże to oni poprawkę jednomyślnie przegłosowali? Czyli PiS tu też, proszę Państwa. To są takie momenty, z których trzeba zdroworozsądkowe wnioski wyciągać. PiS jest tutaj także za. Czyli PiS uczestniczy w tej chucpie w Sejmie i w Senacie no w pełni. Wczoraj Państwu pokazałem na komisji, nie było posłów PiS. Dzisiaj na jaką byśmy komisję senacką nie weszli, to też jest tutaj znowu jednomyślnie. Czyli co, w ogóle nie ma posłów PiS na sali? Nie ma opozycji żadnej? I to są JOW-y. Bo pamiętacie Państwo, w 2011 roku do Senatu wybierano już właśnie według zasad JOW. I doszło do tego, że Platforma Obywatelska ma dwa razy więcej senatorów niż PiS. Czyli nieproporcjonalnie więcej niż w Sejmie. I tak też teraz, jeżeli do referendum dojdzie, spodziewamy się najgorszego, że znowu ludzie Platformy dadzą trochę ludziom z PiS, zabetonują tą scenę JOW-ami. Bo przecież nie po to oni tutaj się spotykają, nie po to te komisje tutaj na CITO uchwalają kolejne poprawki do poprawek, żeby nam było lepiej, narodowi polskiemu. Oni to robią dla siebie. No to nie ulega wątpliwości, że w ciągu tych kilku dni, tyle komisji, kolejny dzień wstecz patrzymy, 23, to był wtorek, Komisja Obrony Narodowej, Komisja Nauki, Edukacji, Sportu, one wszystkie przegłosowują, a potem na sali gotowe projekty, bo ci senatorowie nie pracują nad nimi tak naprawdę. Oni po prostu dostają gotowce w teczkach i to z ośrodka położonego poza granicami Polski. Zobaczmy jeszcze drugą część.
Ach, czyli tutaj też Żyd Borusewicz, no persona non grata w Rosji, prowadził te obrady. Układ wrocławski się kłania. Lutego w pałacyku na Foksel dyskutowaliśmy z komisją senacką i z prezydium komisji sejmowej. W pałacykach oni sobie tutaj dyskutują. Ważną konkluzję, wydaje mi się, że wtedy wypracowaliśmy, żeby powołać taką mieszaną... Ci Żydzi antypolscy, NZ-u, która rozpocznie pracę nad ustawą, Państwa, oni biedy i nędzy nie znają. Oni nie wiedzą, co to jest bezrobocie. Znacie Państwo bezrobotnego Żyda? Krytycznych uwag po finansowaniu tym pytaniem retorycznym zakończę to nagranie. Aktywność Polonii, właśnie minister spraw zagranicznych, który naliczył 118 tysięcy Polaków na całym świecie i w kontekście wyborów parlamentarnych. To jest, proszę Państwa, bardzo groźne, co się teraz w czasie wyborów parlamentarnych zadzieje. Jeżeli Polonii na świecie całej ci Żydzi naliczyli 118 tysięcy. Tutaj zalinkuję Państwu, jak załaduję ten film, Anihilacja, zrobiłam taki film, Anihilacja Polonii. I trafiające do tych, którzy są po prostu tej pomocy potrzebują.